dla mnie było zaskoczeniem, tym bardziej bardzo miłym, bo nie wiedziałam o wniosku złożonym i tu chciałbym jasno powiedzieć, że prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, dr Jan Golba, taki wniosek złożył. Z tym, że znając naszą rzeczywistość, ja informacje z Kancelarii Prezydenta już miałem bodajże w styczniu albo w lutym, że pan prezydent zatwierdził to odznaczenie, natomiast nie określono kiedy, no z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. No i z tą tajemnicą dojechałem aż po prostu do wręczenia. Zapewne pani redaktor zapyta, jakie odczucie. No, po ludzku po prostu jest to duże przeżycie, jedno z najstarszych od naszej, po drugie z rąk prezydenta, jak i również ten wniosek musiał przejść przez odpowiednią komisję, gdzie była podana moja historia całej działalności, zarówno w latach 80., gdzie po prostu czasami próbuje się krytykować. No to już nie moja wina, że zawczasu się urodziłem, ale już całkiem na serio, no to po prostu to dobrze, dlatego że coś w tych latach też ludzie się zostawiło. No i ten ostatni okres. Zapewne dr Golba by powiedział te źródła po prostu wniosku. Ja z tego, co ogólnie po prostu mi powiedziano, to taka nagroda Nobla, pani redaktor, za całokształt działalności, a zwłaszcza dużo akcentowano odnośnie efektów proekologicznych, jak i również reaktywacja Latoszyna Zdroju i usług społecznych. To te tematy tak się przewijały właśnie na tym spotkaniu. I tu chciałbym powiedzieć, dlatego że oczekując po prostu na odznaczenie, no jakby taki uruchomił się cały życiorys człowieka, czy człowiek jest spełniony, czy nie. Głęboko sięgnął po prostu do rodziców, bo wszystko wynosi się z domu rodzinnego, do tych osób, które były, których już nie ma, jak i również do dzisiejszego dnia z tymi, z którymi po prostu współpracuję, bo to jest owoc wspólnej współpracy z tym, że mój osobisty trud jednak po prostu kieruje do, niestety nie ma jej, do najbliższej mojej osoby w życiu, ale cieszył mnie ten fakt, że ze mną były moje córki i ja myślę, gdyby przyszło określić, co najbardziej mi utkwiło, no to chciałbym powiedzieć, że obecność córek, za co im serdecznie dziękuję. Wójt Rokosz prowadzi starania o uzyskanie statusu uzdrowiska Latoszyna już od dłuższego czasu, a sfinalizował tą sprawę chyba w 2012 roku, kiedy to Latoszyn otrzymał status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Nie poprzestał na tym, bo zaczął przygotowywać tą miejscowość do otrzymania statusu uzdrowiska, czyli starał się o pozyskanie różnego rodzaju środków na
te inwestycje, które są niezbędne, żeby otrzymać już formalny status uzdrowiska. Zostały wybudowane zarówno zakład przyrodoleczniczy, jak i obiekty towarzyszące, czyli urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Jest stężnia, są ścieżki spacerowe, są miejsca rekreacyjne, czyli to wszystko, co jest niezbędne do uzyskania statusu uzdrowiska. No, to są zadania takie ponadnormatywne, to nie są zadania zwykłe, bo jeżeli jest miejscowość, która ma inny kierunek rozwoju i nagle wchodzi w realizację zadań z zakresu turystyki czy lecznictwa uzdrowiskowego, to wymaga to zdwojonego wysiłku zarówno wójta, jak i pracowników i bardzo dużo, wymaga to bardzo dużo prac, żeby taki projekt przygotować. I właśnie z tego tytułu, za tą konsekwencję, za te działania, które podejmował w kierunku reaktywacji uzdrowiska Latoszyn, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych postanowiło wystąpić do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i prezydent podzielił to nasze zdanie, ten wniosek został zaaprobowany i jesteśmy wdzięczni, że tak się stało, bo rzeczywiście jest to takie uhonorowanie w zasadzie, no można powiedzieć, bardzo wirtualne, ale jest to jakieś uhonorowanie tej jego pracy, którą do tej pory wykonał, takiej tytanicznej pracy na rzecz przywrócenia Latoszynowi statusu uzdrowiska. Chciałbym jeszcze dodać, że to nie jest pierwsze odznaczenie, gdzie z rąk prezydenta otrzymuje, bo ostatnie odznaczenie to Złoty Krzyż Zasługi. Również ówczesnym był prezydent Lech Kaczyński, jak i również za działalność społeczną, gospodarczą. Trzeba było być liderem przez kilka kolejnych lat. Wprowadzono po prostu tu pióra wieczne i właśnie jest ich niedużo, dlatego że to była pierwsza edycja, no i później ta katastrofa smoleńska i już nie było kontynuowana, no i z grawerką prezydenta, także można powiedzieć, że już mam pewne doświadczenia. To cieszę, jakaś po prostu transformacja nastąpiła, chociażby na ostatniej sesji, ale to wynik był tej współpracy rocznej, gdzie spotykaliśmy się czy na formalnych, czy nie na formalnych spotkaniach, mówiliśmy o problemach, ale i również, no świat dzisiaj jest tak postawiony, że to wsparcie polityczne, ono musi być, tu się nie okłamujmy, w związku z tym ja też sięgałem po takie narzędzie, żeby jednak jakieś środki do gminy również zostały przyznane, tym bardziej, że miałem pewne też uwagi, bo chociażby w drugiej tarczy nic nie otrzymaliśmy, trzecia tarcza to tylko 400 tysięcy złotych na 30 milionów złotych, taka wartość była wniosków, jeśli chodzi o PGR-y, to też w pierwszym rozdaniu nie otrzymaliśmy, więc po prostu dyskutowaliśmy na ten temat, jak pomóc, niezależnie po prostu od jakichś po prostu politycznych akcentów, bo ja tyle lat jestem i jest mi obce po prostu te polityczne akcenty, no liczy się po prostu dobro dla społeczeństwa, tak to powinno być, a nie pokazywać się po prostu w określonej grupie, że tyle i tyle środków zostało przyznane. Cieszmy się, żeby one właściwie były wykorzystane. Ja osobiście również cieszę się z faktu, bo przekazałem jakby kumulację z ostatnich lat, właściwie z kadencji, gdzie wykazałem
jak są kształtowały się dochody własne, ich udział w ogólnym budżecie, zadłużenie, więc pozyskanie środków. Były to wskaźniki pozytywne, ale i również mówiłem o zjawiskach negatywnych, w dużej części niezależne od nas, no, ogólna sytuacja finansowa i gospodarcza, chociażby inflacja, gdzie w dużej części spowodowała podwyżki mediów i na wczorajszej sesji na przykład, żeby nie podnosić dla mieszkańców już za wodę i ścieki, zaproponowałem no, o 300 tysięcy złotych. Natomiast na tym nie jest koniec i to jest przerażające, którego po prostu nie widzimy, bo ostatnie informacje znów takie, że inflacja znów poszła do góry. Z jednej strony cieszymy się po prostu, że środki jakieś docierają do nas, aczkolwiek z ostatniej informacji z Polskiego Ładu to na drugi etap, jeśli chodzi o kanalizację i bardzo mnie cieszy, bo to ostatnie sołectwa Gumniska i Braciejowa. Jeszcze jak otrzymamy na trzeci etap, to już w całej gminie wszystkie po prostu sołectwa będą skanalizowane, bo zwodociągowane już były. Również wykazaliśmy wspólny wysiłek i efekty po prostu w ostatnim okresie, a zwłaszcza po prostu w ostatnim roku analizowanym, bo z jednej strony było wotum zaufania, a z drugiej strony absolutorium. Ja osobiście po prostu bardziej cenię sobie wotum zaufania, bo ono jednak jest podsumowanie kilkuletniego działania. Oczywiście tam wchodzą elementy prywatne, indywidualne, niż po prostu absolutorium, ale to też jest ważne, bo absolutorium to jest po prostu składnik jakby działań wieloletnich. I tu przede wszystkim ja się cieszę, aczkolwiek w odczuciu społecznym, pani redaktor, to mnie bardzo, bardzo dziwi, że za wielkie pieniądze, dużo staraj, jeśli chodzi o sieć wodno-kanalizacyjną, po prostu nie ma takiego uznania, jak zrobimy na przykład 100 metrów drogi w jednym miejscu, a przecież to są działania proekologiczne. To również jakoś nasz po prostu stawia no, jako społeczeństwo cywilizowane i tak dalej, ochrona środowiska. I dam przykład. Niestety wczoraj mówiliśmy o tym, że jakże potrzebna była woda, jeśli chodzi o Głobikową, bo tam brakowało. No i na tam kilkaset podłączy po prostu tylko 20% zostało do tej pory podłączonych. Nie wiem, cud się stał, że woda akurat przyszła do studzień i tak dalej. Natomiast utrzymanie tej sieci po prostu jest bardzo duże. I tak samo, jeśli chodzi o kanalizację Wielącza Dąbrówki. Na tam prawie 50 po prostu domów, tylko 12 się podłączyło, więc po prostu to odczucie po prostu, jak nie ma, no to w ten czas mieszkańcy podnoszą ten temat. Natomiast no, cieszy mnie również oddanie sali gimnastycznej w Pustkowie, jak również no, dalsza intensyfikacja, jeśli chodzi o rozszerzenie usług Latoszyna Zdroju i zabezpieczenia środków, czy podjęcia zabezpieczenia środków. Z takich organizacyjnych to powiedziałbym, że przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na Centrum Usług Społecznych. Jest to bardzo ważne, dlatego że wiele, wiele stowarzyszeń, wiele, wiele organizacji pozarządowych zajmuje się i dobrze po prostu sprawami potrzeb ludzkich, a w ten sposób po prostu będzie to skondensowane, zintegrowane i z tego bardzo, bardzo się cieszę, tym bardziej, że są to programy pilotażowe. W naszym województwie jest kilka bodajże powstało tych przekształceń, a w kraju około chyba 50, jeśli dobrze pamiętam. Jest to nie jakieś spełnienie prywatnych ambicji, tylko po prostu rozszerzenie usług, z tym, że na dzisiaj, jeśli chodzi o Latoszyn Zdrój, on już się sam broni. Jednak poszerzenie usług hotelarskich jest podstawową rzeczą, to podnoszą ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. No i budowa i rozwój akwaparku. Dzisiaj akurat będę mieć spotkanie z potencjalnym inwestorem, dlatego że do tego szczęścia i cieszymy się, po prostu mamy wody termalne i zmineralizowane, więc po prostu należy to wykorzystać. Tym bardziej, że tam zakupiliśmy już teren i będziemy wnioskować o nowy odwiert. Natomiast jeśli chodzi o pensjonat, no rozpocznie się w tym roku. To będzie najważniejsze. Następnie no, zakończenie kanalizacji i sieci kanalizacyjnej w Gumniskach Braci Jowej, dlatego że sami mieszkańcy dopominają się, z czego po prostu ja się cieszę, bo tak szczerze mówiąc to wszystko to spływało do potoku Ostra. W związku z tym to jest najwyższy czas, żeby te stosunki wodno-siekowe uregulować. W takich planach wieloletnich to jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stobiernej. Tam mamy oprócz tych obiektów, które istnieją, mamy tam 15 hektarów i w mojej wizji jest to, żeby utworzyć z jednej strony taki park, ogrody sensoryczne, a z drugiej strony jednak, żeby pokazać zwierzęta, zwłaszcza te, które nas otaczają, których już prawie nie ma. Skąd ten pomysł? Dlatego, że będąc ostatnio w Ustroniu Śląskim, właśnie widziałem po prostu takie zestawienie. No i ten teren, ukształtowanie, aż się prosi po prostu, żeby takie coś powstało. I ja myślę, patrząc właśnie co w Ustroniu, że jest to bardzo duże zainteresowanie.